Trudny rok ze względów organizacyjnych, wykonania zadań, organizacji pracy urzędu. Także to wszystko było bardzo skomplikowane. Znaleźliśmy się po raz pierwszy w takiej sytuacji, ale realizowaliśmy nasze zadania, realizowaliśmy uchwałę Rady Gminy, jeżeli chodzi o budżet. I dzisiaj było skwitowanie tej całej działalności. I tutaj dziękuję serdecznie Wysokiej Radzie za jednomyślne przyjęcie sprawozdania, jednomyślne udzielenie absolutorium. Wiele rzeczy udało się zrealizować w ubiegłym roku, pozyskać duże fundusze zewnętrzne. Budowaliśmy szkołę w Łebczu, budowaliśmy dom seniora, budowaliśmy kanalizację w kilku miejscowościach, budowaliśmy remizę OSP, drogi, chodniki, wymiana oświetlenia LED-owego, to jest 3300 lamp na terenie całej gminy. Także tych zadań było setki zrealizowanych na rzecz naszych mieszkańców. Oczywiście to nie są potrzeby, które w pełni zostały zaspokojone. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast cieszę się, że tak bezawaryjnie przeszliśmy przez ten trudny rok. I tym bardziej też chcę podziękować Wysokiej Radzie, wszystkim dyrektorom, którzy współpracują, urzędnikom, pani skarbnik, zastępcy, mieszkańcom, którzy też swoją postawą przyczynili się do realizacji wielu zadań, między innymi w budowie dróg z płyt jumbo, co zdecydowanie poprawia komfort i jakość życia i bezpieczeństwa. No cóż, jest to ogromny mandat zaufania, który nie mogę sobie pozwolić, żeby go zmarnować i zmarnotrawić, dlatego przede mną kolejny rok wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców.